Twórczość Laszlo Heftera z wielu względów zajmuje szczególne miejsce, jeśli chodzi o europejskich i węgierskich artystów szkła. Jego galeria w pobliżu opactwa benedyktynów Pannonhalma jest aktualnie jedynym takim miejscem wystawowym na Węgrzech, gdzie wszystkie związane ze szkłem działania artystyczne mogą stać się częścią stałej ekspozycji. Mistrz związał się ze szkłem już w młodości. Kiedy po maturze musiałem dokonać wyboru, w przerwie wakacyjnej zdarzył się szczęśliwy przypadek. My wtedy w wakacje zawsze pracowaliśmy, a ja trafiłem do fabryki szkła, do stołecznego przedsiębiorstwa produkującego urządzenia neonowe, które wykonywały reklamy świetlne z kolorowych świetlówek. Koniec końców zostałem tam, żeby się uczyć zawodu, a jak zdobyłem zawód, to trafiłem na Uniwersytet Sztuki Przemysłowej już jako artysta szklarz i w ten sposób, zgodnie z dyplomem, zostałem artystą szkła. Jego pracę dyplomową tworzą szklane tafle, bo jak sam o tym mówił, witraże to więcej niż dekoracyjny kolor, zjawisko świetlne czy optyczne. Tafle szklane tworzą drogę w kierunku świata duchowego i zachęcają do medytacji. Szkło było dla mnie wyzwaniem, dlatego że jest to materiał przerabiany na nieskończenie wiele sposobów, więc mogłem wnieść tu zarówno kreatywność, jak i gotowość do kształtowania zmian. Tak więc, kiedy trzeba było przygotować kolorowe witraże, pochłaniało mnie to w całości, a kiedy trzeba się było zająć renowacją, to wtedy renowacja była dla mnie najważniejszym wyzwaniem. Interesuje go stosunek kolorów do światła. To, jak się spotykają, jak oddziałują na siebie, w kontrastach, w podwójnej roli, wypełniając przestrzenie, wyzwalając się z form i płaszczyzn. To jest szczególna forma działalności, silnie związana z malarstwem, szkło artystyczne. To jest taka autonomiczna część sztuki, która trochę inaczej odnosi się do kolorów, światła i form, ponieważ w przypadku witraży mechanizm oddziaływania określa światło dochodzące z tyłu. To jest sztuka połączona z architekturą, kiedy naszym zadaniem jest nadanie odpowiedniego nastroju jakiemuś wnętrzu, wpłynięcie na jego atmosferę i tym samym wywołanie emocji. Kiedyś witraże związane były ściśle ze sztuką sakralną, ale dzisiaj możemy spotkać witraże w różnych budynkach, nie tylko użyteczności publicznej. Laszlo Hefter projektował witraże dla sądów, banku, szkoły, domu pogrzebowego, ale także dla domów prywatnych. Całe lata pracował nad witrażami katedry w Szegedzie. W tej pracy pomagał mu też jego syn. Z niezwykłą starannością i przede wszystkim z szacunkiem dla pracy dla dawnych artystów odnawiają setki metrów kwadratowych szklanych dzieł sztuki. Najpierw sporządzamy kompletną dokumentację na temat witraży, zanim rozpoczniemy demontaż czy jakiekolwiek prace. Wszystko planujemy i konsultujemy. Powstaje specjalny program, który zatwierdza konserwator zabytków i według tego planu próbujemy wykonać renowację. To jest mozolna praca, bo rzeczywiście trzeba wczuć się w otoczenie, w czasy, kiedy te prace powstawały. Od lat z mistrzem pracuje jego syn, z wykształcenia ekonomista, Bruno Hefter, który od ojca nauczył się zawodu. Od dziecka, od młodości patrzyłem na to, jak ojciec pracuje w tym zawodzie i w życiu artystycznym odnalazłem swoje miejsce. Dla mnie to też jest wielka odpowiedzialność, bo kontynuuję rodzinną tradycję i nadal będę to robił. Przyszły kolejne zlecenia, w których ja też mogłem się wykazać, coś wnieść, a to jest dla mnie bardzo ważne. Wspólne nasze prace z moim ojcem, dwie przestrzenne instalacje,
Jedna z nich znajduje się na cmentarzu komunalnym w Dzior, zatytułowana Brama, a druga na głównym placu tutaj. To jest instalacja zatytułowana Historie Panonu.